Ja powiem tobie, że już widziałem od jakiegoś tam czasu, kiedy już pierwsze numery polskiej wersji słyszałem, potem już solówki Chinona, to wiedziałem, że to lekka inspiracja jest mną, między innymi mną, można by tak powiedzieć. To słychać we flow, trochę też tam może i Grubsona, tak mniej więcej, no ale to jest jakby ten rodzaj nawiki. Ja to kiedyś nazywałem bałagan na strychu styl, nie? Tak jak to sobie nazwałem, ale... Dużo osób mi mówiło, stary, kurczę, ty powinieneś z Chinolem kawałek nagrać. Tak jest, no. Ja jeszcze Chinola wtedy nie znałem, mówię, no sorry, to on mnie powinien zaprosić, co, nie ja jego, wiesz jak jest. Ale nie, był taki pomysł, już miałem przez jakieś parę lat ostatnich pomysł na to, poznaliśmy się w wytwórni Smoke Story tam w District Area, bo żeśmy wydawali, trzecią ziperę wydawaliśmy Meritum właśnie w tej wytwórni, jego rodzimej wytwórni, tam się poznaliśmy. Gdzieś tam się, żeśmy też przecinali na koncertach, ale to było tylko siema, siema. Ale ja widziałem, że gdzieś tam drzemie w nim jakiś tam kawałeczek fusza, nie? I to było słychać zawsze i do dzisiaj słychać. I on mi to w ogóle po latach powiedział, dopiero się przyznał do tego, że mordeczko, byłeś inspiracją, jesteś do dzisiaj, tak jak Lord Co-City czy Grubson. On jest też zafaszerowany dużo dancehallem, ragamuffin, francuskim hip-hopem. Słychać. Tą Jamajka, Francja bardzo od niego bije, nie? Kurde, słychać. I to jest... Od ciebie zresztą też od zawsze to było, mocny zawodnik, i kurczę, no nie ma kozaka, nie ma bata na niego. Teraz jest takim moim może... Taką, nie będę mówił kopią, no kurde, może nie, ale ja właśnie to, co teraz robi Chinol, bo on jest wszędzie rozrywany, zapraszają go wszyscy na jakieś materiały, co chwilę jakiś single wychodzi, patrzę, Chinol gościno, jakby nie było inaczej. Ja miałem to samo właśnie w tamtym czasie. Swoją płytę, nie? Ja miałem to samo właśnie, o czym rozmawialiśmy, to było identycznie kiedyś ze mną. Ale widziałem, wiesz co, wracając do Chinola, jakiś wywiad z nim i on powiedział tam, że jaka była twoja inspiracja, no to mówi, że Fushnik, Lord Co-City, Grubson, i jeszcze wiele, wiele innych ekip, nie? I też francuskich powymieniał, także ja to widziałem od razu. Jakie to jest w ogóle, powiedz mi w takim razie, uczucie, jeżeli, jakie to było inspiracje? Jeżeli słyszysz coś takiego właśnie od jakiegoś innego MC, no powiem ci, że duma, ty jesteś dla niego wzorem jakimś, nie? Duma rozpiera, no bo to jest naprawdę konkretny raper i ma swój sukces odniósł, jako bardziej chyba uważam większy niż z polską wersją. Jeśli chodzi o solowy materiał, no same złoto, platyna i tak dalej, no bardzo fajne ma kawałki, naprawdę oryginalne i oryginalny, twardy wokal, twarde teksty zdecydowane, jest to solidny i to jest wzór do naśladowania, wiesz, w sensie podejście do wszystkiego, co robi, nie? Uważam, że chłopak też jest, szacunek mam też do niego, bo no, miał ciężko, nie? Jeśli chodzi o lata spędzone na dzielnicy i te młodzieńcze lata, no ciężko zaczynał z tego, co jak z nim rozmawiałem, no nie miał łatwego startu. Ale jest też takim właśnie wzorem człowieka, który może się podnieść i dzięki temu, że skorzystał z tego, że wybrał drogę związaną z muzyką, odniósł sukces, nie? I to jest jakby przykład tego, że nie można, wiesz, nie można stać w miejscu, tylko trzeba robić swoje i nawet jak upadniesz, to musisz stać i lecieć twardo do przodu, wiesz, pokonywać przeszkody. On jest przykładem tego. Tacy raperzy są u mnie, mają kurde miejsce i dla mnie to jest w pierwszej dziesiątce raper i ja wiedziałem, że z nim zrobię numer. I powiem szczerze, był taki moment już na personality chyba, że coś, jakiś tam padł pomysł, żeby zrobić wspólny numer. On trochę czasowo tak nie miał czasu za bardzo, marudził, bo jakiś album, bo to, bo polska wersja zaraz, ale no już tym razem wiedział, że nie może odmówić, wiesz, ale ja mu wysłałem konkretnego pilota, bo wysłałem mu Jokera tą wersję już z moją zwrotką bez spata, no to zajarany konkretnie był, wiesz, on jest też... wybredny, nie? Jeśli chodzi o bity. No ja wiem, że jest wybredny, bo wcześniej przy właśnie opcji personality, przy pierwszej personality wysłałem, no to tak nie za bardzo. To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Marudził, nie? Ale wiedziałem, że to wcześniej czy później dojdzie do tego, nie? Że nagramy. Rap News.